Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj poradnik dla maturzysty, matura ustna, zadanie pierwsze, czyli tak zwana scenka. Omawialiśmy już zadanie drugie, czyli opis obrazka i trzy pytania. Link macie pod koniec tego filmiku, obejrzyjcie. Omawialiśmy też trzecie zadanie na maturze, czyli wybór i odrzucenie obrazka plus dwa pytania. Link macie pod koniec, też obejrzyjcie. Dziś zadanie pierwsze, czyli tak zwana scenka. Odgrywamy scenkę z komisją. Uwaga, w tej scence najczęściej jest jakiś kolega. Także tego egzaminatora traktujemy jako kolegę. Mówimy na ty i tak dalej. I tym się nie przejmujecie. Mamy jakieś tam polecenie. Chcesz wynająć mieszkanie i prosisz kolegę o pewne rady. Proszę sobie uzmysłowić, przeczytać 2-3 razy, kto jest kim. Aha, czyli ja wynajmuję mieszkanie i ja proszę kolegę o pewne rady. Czyli komisja, osoba z komisji jest moim kolegą. I w rozmowie przedyskutujecie. I na tym arkusze egzaminacyjnym mamy tak zwane chmurki, także to będzie w oddzielnych takich chmurkach. Ja to akurat zrobiłem w tabelce, nie ma to większego znaczenia. Jeśli chodzi o kolejność poruszania tej kwestii, to jest też czysty przypadek. To ma być po prostu naturalnie. Kto porusza daną chmurkę? To też wychodzi naturalnie. To nie jest tak, że wy macie poruszać każdą następną chmurkę. Owszem, jest napisane, kto w ogóle zaczyna wypowiedź. Rozmowę zaczyna uczeń, że na samym początku wy coś zaczynacie, czyli ten dialog wy macie zacząć. Natomiast każdą kolejną chmurkę, może wy, a może komisja, to wyjdzie naturalnie z dialogu. Teraz jak będziecie oceniani? Komisja będzie miała taki protokół. Oni sobie wypiszą te chmurki po kolei, jak je realizowaliście, czy tylko odnieśliście się, czy też przy okazji rozwinęliście. Co to znaczy, że się odnieśliście? To znaczy, że powiedzieliście po prostu jedno zdanie. Na temat lokalizacji jedno zdanie. Żeby było rozwinięcie, musi być co najmniej drugie zdanie, ale nie powiedzmy od razu, tylko wy coś powiecie, komisja jakoś zareaguje i wy z powrotem mówicie, czyli będzie taka podwójna interakcja. I na to proszę zwrócić uwagę. Tego musicie pilnować, że na każdą taką chmurkę, żeby była podwójna interakcja, podwójna wymiana zdań. Najczęściej robimy tak, żeby był jakiś kontrast. Zresztą komisja będzie wam robiła kontrast. Przykładowo wy powiecie, jedźmy taksówką do kina, a komisja powie, nie, daj spokój, nie stać mnie. I wy w tym momencie coś mówicie, nie, no nie ma problemu, to ja zapłacę. Przecież pracuję ostatnio spokojnie, uzbierałem trochę grosza, to opłacę ten kurs. I to będzie rozwinięcie. I wtedy komisja wam zaznaczy i odniósł się, i rozwinął. Więc tu wam zaznaczyłem taki przykładowy, powiedzmy, protokół z komisji. Czyli lokalizacja jest tylko uczeń odniósł się. Czyli powiedział na przykład, nie wiem, chciałbym wynająć mieszkanie w centrum miasta. Nic więcej. To krzyżyk w tabelce odniósł się. Jeśli chodzi o czynsz, wy coś tam powiedzieliście, na przykład zapytaliście, ile się kosztuje czynsz, komisja powiedziała, nie wiem, $300 i wy z powrotem coś na ten temat mówicie, ojejku, $300, skoro ja tyle pieniędzy wezmę i tak dalej. Już jest jakaś podwójna wymiana zdań. Będziecie mieć uczeń odniósł się i uczeń rozwinął. Wyposażenie mieszkania. No tak się potoczyło, że nic na ten temat nie powiedzieliście. Komisja mogła wam jakoś, powiedzmy, pomóc i ona mogła może poruszyć tę kropkę, ale akurat też nie poruszyła, bo nie ma obowiązku. Więc tak się stało, że zero. I sąsiedztwo. Mieliście porozmawiać na temat sąsiedztwa i powiedzmy też powiedzieliście tylko jedno zdanie. Chciałbym wynająć w cichym sąsiedztwie. Nic na ten temat więcej nie było. Komisja może coś zaproponowała, zrobił jakiś kontrast. Nie, spróbujmy jakieś głośne sąsiedztwo na przykład. A wy dalej nic na ten temat. Więc tylko uczeń odniósł się. I teraz co się dzieje? I teraz komisja patrzy na taką tabelę. Uczeń odniósł się raz, dwa, trzy, odniósł się do trzech, a rozwinął jedną rzecz, tak? I teraz patrzymy, do ilu się odniósł? Do trzech. Ile rozwinął? Jedno. I komisja tutaj jedzie w poziomie, tutaj w pionie i gdzie się spotka długopis? Czyli odniósł się do trzech, rozwinął jeden, czyli za taką realizację tego zadania otrzymujecie 2 punkty na 6. możliwych. Straciliście 4 punkty, dlatego że tu nie poruszyliście w ogóle wyposażenia, a te, co były poruszone, nie były rozwinięte. I tyle w teorii. A teraz wam pokażę, jak można by zrealizować przykładowo taką scenkę. No i oto właśnie wam przygotowałem realizację takiej scenki. U to będzie uczeń, E to będzie egzaminator. W tamtej scence było napisane, że zaczyna uczeń, więc zacznie uczeń. Kolejność poruszania danych chmurek, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego znaczenia.
I tu Wam pokażę, jak właśnie na temat każdej chmurki zastosujemy podwójną wymianę zdań. Czyli uczeń mówi, I would like to rent a flat and I was wondering if you could give me some advice. Prawda? Czyli chciałbym wynająć mieszkanie i bardzo ładna prośba. I was wondering, zastanawiałem się, czy byś mógł dać mi jakąś radę. I komisja mówi, certainly, oczywiście. First of all, make sure it is located in the city center. Czyli oczywiście, na początek upewnij się, że to mieszkanie dosłownie jest ulokowane, czyli mieści się w centrum miasta. I teraz uwaga, żebyście nie powiedzieli OK. Bo większość uczniów, nie wiem, pod wpływem stresu, bo boi się cokolwiek powiedzieć, powie OK. I teraz tracicie szansę na powiedzenie drugiego zdania i nie będziecie mieć rozwinięcia. Więc wy róbcie w tym momencie kontrast, że jak to centrum miasta? Oh, I don't think it's a good idea. Nie sądzę, że to dobry pomysł, as there might be huge traffic jams. Jako, że mogą być duże korki. I would prefer to rent a flat in the suburbs. Preferowałbym wynająć mieszkanie na przedmieściach. Bardzo fajny zwrot, in the suburbs. I na to komisja, oh yeah, you might be right. Może masz rację. And rents are lower in the suburbs. I czynsz jest niższy. Czynsz, ja tu dałem liczbę nogą, bo tak można powiedzieć. My pewnie powiemy czynsz. Czynsz jest niższy na przedmieściach. No i właśnie mieliśmy poruszyć kwestię czynszu. To była kolejna chmurka. I tutaj uczeń mówi, I was actually going to ask you about the average cost of rents in Warsaw. Czyli tak właściwie, actually, zamierzałem cię zapytać o przeciętny średni koszt czynszów w Warszawie. I teraz komisja mówi, it's about $200 a month. To około $200 na miesiąc. I znowu nie mówicie OK, tylko musicie dopytać coś. Musi być kolejne zdanie do tej chmurki, żeby było rozwinięcie. That's quite expensive. To dość drogo. I will not find anything cheaper. Nie znajdę nic tańszego. Don't think so, mówi króciutko komisja, bo komisja generalnie będzie mówiła bardzo króciutko. To wy zdajcie egzamin, a nie oni. Kolejna kropka, wyposażenie. Przykładowo wy poruszacie. And how about the furniture? A co z meblami? Egzaminator mówi, you need to ask if the flat is fully furnished. Musisz zapytać, czy mieszkanie jest w pełni umeblowane. Nina, nety, tate, imię, słów, bierny, końcówka, ed. I wy, teraz druga kwestia do tej chmurki. To be honest, szczerze mówiąc, fajny zwrot, żeby było bogactwo językowe. I have my own fridge and a TV set. Czyli szczerze mówiąc, mam moją własną lodówkę i telewizor. Plus a huge wardrobe. Czyli dodatkowo olbrzymią szafę. So it doesn't need to be fully furnished. Więc nie musi być w pełni umeblowane. I kończymy tę kropkę. Była podwójna wymiana zdań. I została ostatnia kropka, chmurka, czyli sąsiedztwo. I przykładowo komisja poruszyła tę chmurkę. And make sure the neighborhood is quiet. Upewnij się, że sąsiedztwo jest ciche. A wy na to, why? I'm young, I like to party. Dlaczego jestem młody? Lubię imprezować. I komisja zada kolejne zdanie, jakąś kolejną kwestię wypowie po to, żeby wam dać szansę znowu rozwinąć. And what if you need to revise for exams? A co jeśli będziesz musiał powtarzać do egzaminów? I wy mówicie na przykład, well, I can study and revise even with some loud music on. Ja potrafię, umiem uczyć się i powtarzać nawet z głośną muzyką włączoną. Oh, I see. Rozumiem. Czyli tak mniej więcej powinna wyglądać ta scenka, żeby było w pełni uczeń odniósł się, rozwinął. Czyli jak macie robić? Na każdą chmurkę podwójna wymiana zdań. Oprócz tego przygotuję Wam też taki filmik z poradnikiem, jak wygląda ocena całego Waszego egzaminu, żebyście mieli świadomość, na co zwracać uwagę. Link będzie pod koniec tego filmiku. I na sam koniec, moi drodzy, jeszcze takie kilka zwrotów. To są przykładowe zwroty, bo tak naprawdę robiliśmy oddzielny filmik na temat bogactwa językowego, jak zaczynać zdanie. Obejrzyjcie tamte filmiki, tam były trzy części. Powiedzmy, że link do pierwszej części Wam wrzucę pod koniec tego filmiku, a tam będziecie mieli odniesienia do kolejnych części. Oglądnijcie, bo tam pokazuję Wam, jak zaczynać zdanie. To Wam może pomóc właśnie w realizacji kolejnych tych chmurek.
Oprócz tego, jak chcecie poruszyć kolejną chmurkę, uczeń często nie wie, jak to zrobić. Mu mówiliśmy, nie wiem, tam właśnie o wyposażeniu, mamy przejść na transport. Jesteśmy na wycieczce, mamy nagle poruszyć kwestię ubezpieczenia. Uczeń nie wie, jak to zacząć. Spróbujcie użyć taki zwrot what about, a co z, what about albo how about. Czyli na przykład what about the insurance, a co z ubezpieczeniem, pytam na przykład jakiegoś agenta turystycznego. Często są to jakieś prośby, to co już w tej scence zastosowałem. Piękna prośba, I was wondering if you could. Zastanawiałem się, czy byś mógł pomóc mi, dać mi radę i tak dalej, czyli give some advice, dać mi jakąś radę. Spróbujcie robić kontrast. Komisja coś mówi, you might be right, może masz rację, however, jednakże, i przedstawiacie swój punkt widzenia. Super zwrot. I zwroty typu to be honest, szczerze mówiąc, ale tak jak mówię, cała masa zwrotów jest, ciekawych zwrotów przedstawiłem wam w tamtych filmikach o bogactwie językowym.